Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy malowanie. Ja bym dzisiaj chciała również pomalować świecznik. To jest świecznik, który już jest naprawdę bardzo wiekowy. Kupiłam go będąc na wycieczce we Lwowie. Jest bardzo ciężki. Miałam go kiedyś nawet zważyć, bo to jest żeliwa, to jest... No nie wiem, ile on waży, ale uwierzcie mi, że jest ciężki. W dodatku był bardzo duży upał i naprawdę z dużym poświęceniem nieśliśmy ten świecznik, zwiedzając Lwów. Świecznik jest ciemny, słuchajcie, on był wytrawiany i złotolem był robiony, ale jakbyś tak pokazał tu bliżej, nie wygląda dosyć estetycznie, nawet nie wiem, czy Wy to zobaczycie na filmie, ale no, musicie mi uwierzyć na słowo, że no, nie do końca mi się to wszystko podoba, więc chciałabym go przemalować. Nie wiem, czy dobrze robię, ale spróbuję pomalować farbą kredową i to będzie mój, słuchajcie, eksperyment. Malowałam różne rzeczy, meble malowałam ten tympanon, który widzieliście w poprzednim filmie, a w tej chwili, słuchajcie, spróbuję pomalować ten świecznik. Zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dosyć fajne. Ja ten świecznik używam głównie jako stojak na moją biżuterię. Wieszam tutaj korale, dlatego że on ma tutaj również, jakbyś tu pokazał, on ma tutaj tak zrobione to wejście na świeczki, tak płytkie, tu są jakieś śruby, że muszę Wam powiedzieć, świeczki się na tym nie trzymają. Kładę tu ewentualnie te kule czy cylindry, kładę na to, staram się wtedy, natomiast jeżeli chodzi o włożenie typowej świeczki, to nie, ona nie trzyma. Także używam ją jako stojak na biżuterię, a uważam, że to jest tak piękna kobieta z takim no, dekorem na głowie, że mogę jej jeszcze dać, słuchajcie, dekorację. Ale przystąpmy do malowania. Ja mam tą samą mieszankę, która mi została z malowania tego tympanonu i tak jak Wam poprzednio wspominałam, to są farby, które zostały mi już na dnie i zrobiłam taką mieszankę z koloru paryska, ten szary francuski, zaraz jak on się nazywa, zaraz Wam powiem, aha, francuski len, przepraszam, bo zapomniałam, to jest francuski len, druga była Versal i biała oryginal i to jest ta taka biała, która ma tą ciepłą śmietankową biel, to nie jest ta ostra biała i dosłownie z resztek zrobiłam taką mieszankę, która no, ma taki kolor, tutaj co prawda ona trochę inaczej wygląda w takiej mieszance, inaczej zawsze na tym. No i słuchajcie, oczywiście ten świecznik, zanim zaczniemy malować, ja umyłam i odtłuściłam. Odtłuścić można, słuchajcie, i denaturatem, ewentualnie, tak jak ja to zrobiłam, również jeszcze gorącą wodą, dlatego żeby tutaj ewentualne resztki wosku, wszystko było umyte. No i teraz będziemy malować. Ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy będą uważali, że to jest profanacja, ale wiecie, to jest tak, że to, co jest nasze i na co mamy wpływ, to my decydujemy, jak to ostatecznie będzie wyglądać i ja się tego trzymam. Więc słuchajcie, przystępujemy do malowania. Ja mam pędzel, który jest zamoczony pod wodą i tutaj ta farba jest dosyć rzadka i będziemy sobie malowali. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja nie boję się eksperymentować. Staram się jakoś tak, wiecie, uatrakcyjniać, zmieniać, bo nam się generalnie, jak nic nie zmieniamy w naszym mieszkaniu, to też się, no tak robi, wiecie, no ciągle to samo, no to w którymś momencie chce się zmian każdemu, a to, co jest jedyne pewne w życiu, to zmiany. Dobra.
No i tutaj robimy ten wzór. Ja muszę robić tak troszeczkę wolniej, dlatego między innymi, że nie chcę pryskać, bo w tej chwili jakbym wzięła tym pędzlem i tak, to po prostu wszystko by tu było zapryskane. Muszę Wam powiedzieć, że samo malowanie farbą kredową jest naprawdę łatwe. Farba fantastycznie pokrywa, zresztą widzicie, bardzo dobrze pokrywa. No i potem będziemy oczywiście zabezpieczać, będziemy przecierać, nadamy dodatkowej patyny. Zobaczymy, słuchajcie, co nam z tego wyjdzie. Na pewno mogę tak obrócić jeszcze w Twoją stronę. O! Słuchajcie, mnie się już podoba. Oczywiście mam do Was prośbę. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się podoba ta zmiana. I ewentualnie może macie jakieś propozycje, jak mogę jeszcze wykorzystać ten świecznik. Dlatego, że tak jak Wam mówię, on akurat te świece ma także, no nie do końca tu, ale ze względu na to, że on jest stary, my żeśmy kupili go w Lwowie na takim jarmarku i muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo Polaków sprzedawało różne rzeczy swoje, pamiątki i ja starałam się po prostu pomagać tym polskim rodzinom. I dlatego kupowałam zdecydowanie od Polaków, żeby w jakiś sposób ich wspomóc. No tutaj to nie jest takie równe, ta jej sukienka. Ona jest tutaj, to żeliwo jest takie, nawet nie wiem, słuchajcie, czy to ma wartość antyczną, czy nie. Dla mnie zawsze ma, bo to, co wspominałam, nie jest czasami ważna ta wartość, którą rzeczywiście ten przedmiot ma, co ta wartość sentymentalna. O, tutaj widać teraz, jakie pory ma to żeliwo. O, ale to fajnie. No i zobaczymy. Zobaczymy. Ja zawsze jestem, słuchajcie, jak cokolwiek robię, bardzo jestem ciekawa zawsze tego końcowego efektu, co z tego wyjdzie. Nie zawsze możemy być od razu zadowoleni z tego efektu, ale pamiętajcie, że właśnie farby kredowe dają nam ten komfort, że możemy później w każdej chwili po prostu to poprawić. Minęło teraz trochę czasu, farba kredowa przeschła i to oczywiście, słuchajcie, czy to będzie godzina, czy dwie, a czasami nawet krócej, bo wszystko zależy od temperatury, jaka panuje. I jeżeli widzimy, że farba już jest sucha, to możemy przystąpić do przecierki lub polerowania. Nie zawsze musimy przecierać tak, żeby tutaj ten efekt był tej przecierki. Możemy tylko wyszlifować, żeby wygładzić tą powierzchnię. Ja chcę jednak uzyskać ten efekt tutaj przetarcia. Używam do tego takiej gąbeczki, to ona jest z papierem ściernym i ona jest bardzo wygodna, ponieważ takie wzory, one tu wszędzie wchodzą i tu wtedy ja mogę sobie bez problemu wygładzić. I teraz słuchajcie, jeżeli chcecie to tylko troszeczkę tą farbę kredową tak wygładzić, żeby ona nie była taka szorstka, nieprzyjemna, to wtedy po prostu mniej naciskamy. Jeżeli chcemy troszeczkę efektu przetarcia, możemy po prostu większy nacisk na gąbkę kłaść i wtedy nam się będzie to przecierać odpowiednio do siły, jaką włożymy. Ja tutaj nie chcę mieć aż takiego dużego efektu przetarcia, natomiast no, troszeczkę tego metalu bym chciała, żeby tutaj było widać. No i tak sobie będę przecierała. Ja oczywiście muszę Wam powiedzieć, że w międzyczasie używam odkurzacz, dlatego że farba kredowa przy ścieraniu, ona tutaj ten pył powoduje i wtedy nie zawsze do końca widzimy, jaki efekt przetarcia jest.
Ja tak szybciutko, bo nie chcę Was tutaj tym odkurzaczem, żeby było Wam za głośno. No i tutaj sobie powolutku szlifuję. Zawsze zdejmuję jedną rękawiczkę, drugą robię w rękawiczce, ale jedną rękę lubię mieć bez rękawiczki, dlatego że wtedy mogę od razu sobie badać gładkość tej kredy. Tu będę chciała troszeczkę tą spódnicę bardziej wytrzeć. Albo to zrobię to jeszcze woskiem przyciemnię. Tak, chyba to przyciemnię woskiem. O. I jeszcze raz odkurzę. O. Oczywiście musimy oglądać. Zobaczcie, ona w zasadzie, gdybyśmy chcieli ją tak zostawić, to ona już tutaj tak, jeszcze jej tutaj trochę rękę przetrę, ona już fajne, teraz tutaj ten biust jej troszeczkę wybłyszczymy. Zobaczcie, tutaj fajne, tu jeszcze bym chciała łokieć. O, tu gdzie naturalnie jest takie wybłyszczenia, może ten wzór na sukience jeszcze trochę bardziej. O, tutaj ten pas, muszę tak zobaczyć przodem. Oj, ta sukienka, słuchajcie, ja nie wiem, czy Wy to widzicie, ale widać, że ona się rozjaśniła i mam wrażenie, że się zrobiła od razu ciekawsza. Nawet ta sukienka ładniejsza. Włosy jej tutaj wybłyszczymy trochę. Rękawy w tej sukience. Tak. Słuchajcie, zdecydowanie tak. Już widzę, że jestem zadowolona, bo chciałam, żeby on był jaśniejszy, ciekawszy. O! No, jest to, słuchajcie, trochę pracy, ale potem naprawdę, nie wiem, ja mam dużą satysfakcję, jak jeszcze mi coś wyjdzie, ktoś przyjdzie i powie, ale masz coś ciekawego. I ja jestem bardzo zadowolona, jeżeli mogę powiedzieć, jam ci to uczyniła. No. Ja mam z tego po prostu, słuchajcie, zabawę. O. No dobrze. Teraz gładzę właśnie, czy wszystko jest gładkie, a teraz muszę odkurzyć. Za moment z Wami, zaraz pokażę Wam znowu, ale chcę odkurzyć, a nie chcę, żebyście ten hałas słuchali. Widzicie, że skończyłam już robienie tej przecierki. Zastanawiałam się, jak wykończyć ten świecznik. I czasami, jak malujecie farbami kredowymi, to efekt może Was zaskoczyć właśnie robienia w trakcie, robienia na przykład przecierki. Nagle okazuje się, jak fantastycznie wygląda ten metal, który tu jest przecierany.
zrobiłam specjalnie tak, żeby miał dużo tych przecierek, przez to szlifowanie, nie szlifowanie, a przecieranie tą gąbką, ten metal nabrał też połysku i ja w tej chwili nie będę go woskować, bo tak mówiłam Wam, już nie pamiętam, czy w poprzednim filmie, czy tutaj, że kreda, farba kredowa nie wymaga, słuchajcie, że musimy koniecznie ją zabezpieczyć lakierem czy woskiem. Możemy ją zostawić, natomiast musimy liczyć się z tym, że ona w trakcie użytkowania może się po prostu wycierać. Tutaj, jak ja zobaczyłam, już w tej chwili jest taki fajny, miły, gładki ten świecznik. I ja zobaczyłam, że ten metal, który tutaj nabrał takiego ładnego, złotego koloru, bardzo uważam, jest dobry efekt i nie będę go woskowała, nie będę go tak jak miałam zamiar tym ciemnym woskiem, czy ewentualnie wybielić. Uważam, że rozjaśniłam ten świecznik, nadałam mu nowego, ciekawszego wyglądu, bo przedtem był taki szary, zmęczony był ten świecznik. Ona, ta kobieta, nie wyglądała tak pięknie, a jej suknia nie miała takiego blasku, jak ma w tej chwili. Pokażę Wam też z tyłu, jak wygląda ten świecznik. Uważam, że efekt jest bardzo, przynajmniej mnie, zadowalający. I teraz już taki świecznik, nawet bez świec, nawet bez korali, może stać jako element dekoracyjny. I oczywiście ja kiedyś zrobimy film i zrobimy dekorację, czy na stole, czy gdziekolwiek indziej, przy wykorzystaniu tego świecznika. Ja mam nadzieję, że podobała Wam się zmiana, która tutaj zaszła, jeżeli chodzi o świecznik. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. No i napiszcie mi w komentarzach, no, czy Wam się podobała tamta pierwotna wersja, czy ta. Oczywiście to jest zawsze kwestia gustu. Na razie trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!